Więc witam Was na moim kanale. Jest godzina 7. Jadę do pracy w nowym miejscu, w Łęcorze, na wyścigach konnych. Kiedyś tam tylko przejeżdżałem obok, a dzisiaj tam jadę pracować jeden raz, bo potem mam pracę w innych miejscach. A przy okazji zahaczymy oczywiście o Łęcor, o miasto. I jak skończę pracę, to postaram się Wam coś pokazać z tego miasta. Co do innych projektów, to w tej chwili montuję dla Was vloga z Bornego Sulinowa. Już jestem tak w ponad 50%. Tylko zdjęcia doklejam. Gadanie mam zrobione. No i wrzuciłem zerowy odcinek, zapowiedź vlogów z Rosji. Licząc, szczerze mówiąc, na kontrowersje w związku z tym, co Rosja teraz wyprawia. No przecież o to chodzi, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, nie tylko sobie bezmyślnie przytakiwali. Jedna osoba u mnie na profilu strasznie się oburzyła, że jak ja mogę w ogóle wspominać o Rosji. O Hitlerze też się wspomina, mimo że dobry to on nie był. Lepiej się go pamięta niż wielu świętych, wielu dobrych ludzi. Więc ja też będę o Rosji mówił i o moich przeżyciach, gdy tam pojechałem. Bo ludzie tam jeździli wcześniej, jak państwo rosyjskie mordowało ludzi, i teraz też będą jeździć w pewnym czasie. Jestem w miejscowości Kolmbrook, jak widzicie. Znaczy, nie widzicie. Ja wiem, że jestem, ale uwierzcie mi, że mówię prawdę. Jadę w stronę Slau, czyli takiego polskiego prawie że miasta. Stamtąd zbaczam w lewo przez Eton, koło słynnego Eton College, i będę w Łęcorze. Przyjemna jest pogoda. Znaczy, jest tak pochmurnie byle jak, ale nie jest to najważniejsze. Zimno. Nawet z rana. Chyba mi pokazało 19 stopni, więc nie jest najgorzej. No, takie mamy miasteczko, takie stare, staroangielskie. Chociaż pewno grzyb i tak jest, ale tam widzieliście na przebitce. Oni się chwalą, że już komunikacja miejska tu była w 1698 roku. Znaczy, dyliżanse jeździły. No, czyli miasto z tradycjami. A ja się trzymam trasy autobusu 81. Niby można tu jeździć jakoś krócej. Jeszcze jeździłem tu kiedyś krócej, ale po 2 latach to mi się trochę zapomniało. Tu niektórych tras. Więc biorę taką opcję najspokojniejszą, najpewniejszą, że dotrę na miejsce. Dziury są. Jest bardzo dużo dziur w ogóle w tym mieście. Jest dużo śluz rowerowych zamiast ścieżek, co akurat jest dobre, bo jezdnią człowiek jedzie szybciej. 81 pojechało. W sumie mógłbym nim też jechać do Slau i potem sobie podejść do Windsoru, tam jest 5 km, ale oszczędzę. Nie będę miał wycieczkę rowerową. Gdybym musiał jeździć regularnie, to by się rozważyło jakieś inne opcje. A wiecie co, chyba pojadę w stronę miejscowości Datchet, to będzie szybciej. A jak będę wracał, to najwyżej zahaczymy od Slau i ten Eton College. Tu będzie szybciej i też będzie bardzo ładna, urokliwa trasa. W ogóle Windsor jest ładnym miejscem. No, w przeciwieństwie do Slau, które jest takie robotnicze i takie obskurne. I smutne, jak to każde prowincjonalne miasto. Każde prowincjonalne miasto jest bardziej smutne niż duże miasto w Anglii. Chyba nawet w porównaniu z Polską. Prowincja, miasto. Mamy Datchet. I słupki rozsądku zdrowego, co by się ludzie za bardzo nie rozpędzali.
Już jesteśmy w miejscowości Daczyt. Tam trochę niepewny byłem przy jednym skręcie. O, jaki ładny tu kościółek mamy. I niedaleko zaraz będzie rzeczka. Jak pamiętam, rondo mamy. To już te rondo kojarzę, bo kiedyś tu jeździłem. I jakie ładne chałupki. Dobra. Chatki jak z piernika. Windsor. Kurde, czy ja tu jechałem, czy tu? Tak sobie pojadę. A nie, nie, pamiętam już. Jeździłem tutaj przez stację. Teraz. Mamy rzekę na wprost. Thank you. Old Windsor już wkrótce. Royal Windsor Horse Show, czyli pokaz koni. Jakiś będzie tutaj festyn. Czy to nie jest ta praca, do której ja jadę? Ale ja mam jechać na wyścigi. Welcome to Rins Windsor. 1905-2005, 100 lat serwisu. Jeśli nie wiecie, to w tym mieście jest najstarszy zamieszkany zamek na świecie. No i co? I teraz tu królowa siedzi. Mieszka stara, już jest wiekowa, więc nie podróżuje. Chcę teraz ją zaprosić na otwarcie tego nowego pociągu Crossrail, czyli jak to woli Elizabeth Line. Ale nie wiadomo, czy się zgodzi. No i dobra, jesteśmy już w Windsorze właściwym. Jakie mamy ładne budyneczki, a tam z przodu to są stajnie. Tu z przodu przede mną tu jakieś samochody, a zobaczymy samo ścisłe centrum. Szkoła świętego Jerzego. Ciekawe, czy to jest dla normalnych dzieci, czy dla tych bogolskich. Rany, jak to ta droga jest, się krzywia. Riverside. Dobra. Zamek mamy po mojej lewej. A będę jechał, z tego co pamiętam, prosto. Ale zamek wam chyba pokażę później. Tam w prawo jest Eton. Thank you.
jesteśmy na miejscu przy wyścigach nicorskich. Patrzę, gdzie tu wejście teraz. Tutaj będę kilka godzin pracował, tak mniej więcej do 17. I potem miejmy nadzieję, że jeszcze trochę dnia zostanie, światła słonecznego, nawet zachmurzonego. I wam pokażę trochę Łęczna. Na razie to tyle. No i witam was już po pracy, jest godzina czwarta. Tak wygląda miejsce, w którym byłem. Rower mam tutaj, zaraz wsiadam na niego i jadę. Praca przy takiej imprezie taneczno-aerobikowej i pomieszanej z elementami hinduskimi. Tam się obsypywali tym pyłem, to się chyba hola nazywa, ten pył taki kolorowy. I to był taki Ola Festival. I właśnie to takie coś było. Praca generalnie nudna, ogłupiająca i męcząca. Trochę regulowania ruchu samochodowego i ludzi. Trochę niestety też zbierania jakichś tam papierków, czego z reguły nie robię, no ale dzisiaj robiłem. No, czasem tak bywa. No, można było trochę przy tym zbieraniu się trochę pomigać, pochować, ale no, jednak coś potrzebne jest dla mojego intelektu lepszego niż taka praca. Jedno mam marzenie, już w sumie żadnych marzeń nie mam, bo wszelkie te moje marzenia to się rozmywały i nie generowały przychodu. Mam jedno marzenie, żeby mieć na tyle dość pieniędzy, żeby do tej pracy już nie chodzić, albo chodzić jak najmniej raz na miesiąc, najwyżej do przypomnienia sobie, jakie to bolesne jest. Ale nie będę wam biadolić, jest dzień jeszcze, więc jadę wam pokazać trochę Windsoru, również takiego, którego wam w przewodnikach takich typowych nie pokażą. A ja znalazłem ciekawe miejsca, które tu są, a które w centrum nie są, no więc pojedziecie ze mną i zobaczycie. Ciekawe lokalizacje, mroczne. Zobaczycie. See you soon. Kierownik miły. Ja może koledzy trochę bucowaci. Jeden w porządku bardziej, a drugi taki nadęty. Tam miał jakieś wąty, że ja chwilę do telefonu zajrzałem. No, takie charaktery różnych ludzi są. Jedne lepsze, drugie gorsze. Dzisiaj była też taka tu w pracy afera, że na jutro do pracy chcieli, żebym zabrał im dla siebie i dla reszty pracowników cztery takie kamizelki odblaskowe. Ale mi się nie chce, bo ja mam plecak tu z napojami pełen i na rowerze jak się jedzie, to się każdy gram liczy. Dlatego mu odmówiłem. W sumie jeśli cztery kamizelki, to nie takie ciężkie, bym się zgodził, ale za jakiś bonus. A przecież ten kierownik nie musiałby dawać ze swojej kieszeni. Są bogatą firmą, więc jakby mi dali 5 czy 10 funtów, bym na to poszedł. Ale że nie byli chętni, no to trudno. Kurde, jak to wykręcić? Kurwa. Thank you very much. Dobra. Na razie jedziemy kawałek w stronę Maidenhead. Bo tam jest ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe.
jak już wspomniałem, mroczne. Tu już byłem, ale w sumie jeśli robię vloga z Windsoru, to warto wam go pokazać na porządnej kamerze. Tu jest droga w kierunku Maidenhead. Maidenhead to jest takie bardzo bogate miasto, z którego się wywodzi Theresa May, jeden z premierów Wielkiej Brytanii, ta, która płakała, kolejna, która płakała po Cameronie, bo jej transformacja pobrexitowa nie wyszła. Dlatego. I cała historia wyglądała tak, że David Cameron wymyślił sobie referendum w sprawie Brexitu, bo ta partia niepodległości, UKIP, go podgryzali tam w notowaniach z jakiejś pizzerii w Chicago, wymyślił sobie, że zrobi referendum brexitowe. Oczywiście z nadzieją, że rozstrzygnie się to na korzyść, że Wielka Brytania zostanie w Unii, a on umocni swoją pozycję. No ale wyszło jak wyszło, że Wielka Brytania wyszła z Unii i Cameron zrezygnował. Potem nastała May, która miała zrobić takie przejście z kraju unijnego ekonomicznie w kraj niepodległy, no ale to jej nie wyszło. I później nastał Boris Johnson, który teraz jest premierem. W polityce zagranicznej to on robi może nawet dobre rzeczy. On wspiera Ukrainę, mają te challengery nam wysłać. A w polityce wewnętrznej każda władza korumpuje. Więc sobie imprezował w trakcie zarazy. Mimo tego, że lud nie mógł imprezować, to on nie poniósł żadnych konsekwencji w związku z tym. To coś tak jak w Polsce. Dużo jest gadania w telewizorni, a się bandytów, złodziei się nie kara, jeśli są politykami. A mnie już to nudzi. Również polska polityka. No PiS obiecał, że będzie ich wsadzał do więzień. Wszystko pięknie, nic z tego nie wyszło. Tu jak widzicie się głównie jeździ ulicami. I to mi dodało takiej pewności w jeździe rowerowej. Bo w Polsce są ścieżki. Tu ścieżek jest mniej. Ale ścieżki to jednak taka trochę taryfa ulgowa. A ulica to ulica. Samochody, wobec których ty jesteś elementem słabszym. Oakley Green. Ale to miejsce jest nieco dalej. Ja tu dużo jeździłem po Windsorze, bo jeździłem rowerem z Londynu do Ascot, więc jechałem przez Windsor po różnych porach dnia i roku, więc tu co nieco znam te rejony, czasem sobie coś muszę przypomnieć, ale jak sobie przypomnę, to już jadę. Oakley Green Cemetery, ale cmentarz to mnie nie obchodzi. Zaraz się wyjawi. To jest za moment. Już widzę bramę. Hotel Entrance 200 yardów. Yardy to już jest bardzo krótka odległość.
wykręcić. Oakley Court. Witamy Państwa w mrocznym świecie filmów wytwórni Hammer, horrorów brytyjskich z lat 50., 60. Tutaj większość filmów była kręcona. W tej lokalizacji tutaj. Kiedyś to był dom jakiegoś Bogola. A teraz przerobili to na hotel. Bardzo ładny, taki staroangielski, z porożami, wiecie, takie klimaty. Tu za rogiem już będzie. I tu jakie samochody starego typu. Może nie stare, ale starego typu. No i zobaczcie, to cudo. Tak więc Oakley Court został zbudowany w 1859 roku w stylu wiktoriańsko-gotyckim. Ten imponujący dom położony jest w ładnej, podmiejskiej lokalizacji tuż obok rzeki Tamizy. Nie będę tu za bardzo wnikał w temat nierobów i wyzyskiwaczy, którzy tu wiedli swoje dostatnie życie aż do połowy XX wieku. Niespecjalnie mnie to interesuje. Jedynie chcę wspomnieć, że w czasie wojny były tu sekretne kwatery francuskiego ruchu oporu. Jeszcze 4 lata temu, jak tu byłem, przy wejściu do budynku była wielka rzeźba jelenia z jakiegoś drewnopodobnego materiału. Nie wiem, co się teraz z nim stało. Albo im się rozpadł, albo ktoś podjechał w nocy i ukradł, albo autor tego dzieła zażądał jakichś niezapłaconych honorariów i musieli to stąd zniknąć. Od 1949 miejsce to stało się planem filmowym. Nakręcono tu wiele klasycznych brytyjskich horrorów słynnej wytwórni Hammer, m.in. takie produkcje jak Narzeczona Drakuli, Plaga Zombich, Dracula z 1958, dzieło o dość głupim tytule jak Zabity przez śmierć, czy film Kobieta wąż, który w pewnym sensie zabił Tomasza Beksińskiego. No bo gość chciał mieć taką kobietę w realnym świecie. Tomek wspominał swoją wizytę w tym miejscu jako jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. W czasie kręcenia tu Rocky Horror Picture Show aktorka Susan Sarandon rozchorowała się na zapalenie płuc z racji tego, że na początku lat 70. XX wieku nie było tu ogrzewania. Współcześnie jest tu wypasiony hotel, ogrzewanie działa, ceny za pokój zaczynają się od 275 funtów i to bez śniadania. Wewnątrz łatwo się zgubić, labirynty niczym u Zdzisława Beksińskiego w mieszkaniu. To już mój trzeci raz w tym miejscu i personel się nie czepia, jeśli jedynie sobie chcesz pozwiedzać. A nawet jak się zapytasz, gdzie są na przykład stare plakaty filmowe, to jeszcze cię pokierują. I oto jest wystawka starych plakatów. Od czasu mojej poprzedniej wizyty poczyniono tu zmiany. Albo przeniesiono te plakaty w inne miejsce, albo tak odświeżono i unowocześniono ten korytarz, że nie idzie go poznać. Wcześniej wyglądał on tak jak tu na tych załączonych zdjęciach. Bardziej klasycznie. Są tu wspomniane wcześniej przeze mnie horrory, ale i ostatnio kręcono tu chociażby romans, melodramat, film biograficzny o związku Jane ze słynnym fizykiem Stephenem Hawkingiem. Hawking jeszcze tu chodził, a nawet jeździł na rowerze. A tu mamy korytarz w stylu Davida Lyncha, wszystko aż do przesady symetryczne i równe. Zwariować można w takim miejscu, jakiś halucynacji idzie dostać. Jeszcze to pachnie świeżością, więc niedawno tak to przerobili. Są doniesienia, że miejsce to jest opętane, że chodzą tu jacyś ludzie w kapturach. Być może są to ogrodnicy pracujący na nocnej zmianie, chronili się w ten sposób przed częstymi deszczami w tym rejonie, jak to w Anglii. Kobiety znajdywały zamordowane koty w pudełkach, a w 2016 roku jedna para narzekała, że się nie wyspali z powodu zimna i dziwnego odczucia czyjejś obecności w ich pokoju.
Może to napisali po złości, a być może to po prostu chwyt marketingowy, co by zwabić gości złaknionych wrażeń. Hotelarz, recepcjonista bardzo uprzejmy, nigdy obsługa nie robi problemów. Jak sobie ktoś gościnnie wejdzie, nawet sobie sfilmować, sfotografować. W ten sposób według mnie robią sobie i reklamy, ale należy im się, jeśli są w porządku wobec odwiedzających. Jednego dnia człowiek może być odwiedzającym, drugiego dnia może być gościem i to wykupić najlepszy pokój u nich. Nigdy nic nie wiadomo. Ten mostek, jak tu kiedyś byłem, tam taki był samotny. A dzisiaj ten klimat taki pustki został tu zakłócony tym wielkim statkiem, barką. No i ona tak mało romantycznie wygląda, jakby tu ryby wozili. No może wożą ludzi, ale to takie jest mało ładne. Jestem z powrotem przy wyścigach konnych łęcorskich. A tu gdzieś jest Clever Village, taka dzielnica bogaczy, gdzie mieszka Natalia Imbruglia. Zdaje się, mieszka też Michael Caine. W każdym razie wszyscy ci bogole tutaj się osiedlali. Na razie widzę krzaki po mojej lewej, a po mojej prawej zwykłe domki. Normalne domki. A, Clever Park jest. No te osiedla to nie wiem, czy nie są zamknięte. Clever Park jest tutaj. Chyba się jeszcze kawałek dalej i potem wybijamy na ulicę. Nie, tu już mamy normalne domy, nie bogolskie. Raczej tutaj milionerzy nie mieszkają. Bogaci ludzie, zamożni, ale nie milionerzy. Nawet mają budy z kurczakami, ale wątpię, żeby ceny były normalne. Witam was w Łęcorze ponownie. Takie widoki ładne macie przede mną. I mostek. To jest, zdaje się, Windsor Bridge. Jeśli to jest Windsor Bridge, to jest to pierwszy w ogóle most zbudowany na Tamizie. Ciekawa sprawa. Nie wygląda, no bo był odnawiany. No i mamy stateczek. To zdaje się ta pływająca kaczka, ten statek się nazywa. No a tu mamy łabędzie prawdziwe. Głodne. Nie można ich jeść, są własnością królowej, tylko królowa może je wcinać. Zwykli ludzie nie mogą. No, a kiedyś były historie takie, legendy, że Polacy łapali łabędzi i je piekli na rożnie. No. Takie głupoty i nie byli świadomi, że łamią prawo. No, wyglądają apetycznie, no. Ciekawe, czy to smakuje jak kurczak. No, jeden się przysłuchuje nawet. Mimo, że to taka mieścina pod Londynem, to jest to taka atrakcja turystyczna. I tu można dużo pamiątek kupić. Kiedyś kupowałem mamie i bardzo mam dobry magnes na lodówkę. Mocny. Właśnie stąd. A tutaj mamy libańskiego grilla. Biała okolica, ich tu nie wypędzili stąd. Nie zlinczowali, no ale pewno ceny mają angielskie. No bo białasów można trochę skroić. Z pieniędzy, z jakiejś dzielnicy takiej biedniejszej na pewno
ceny by były niższe. Są niższe, zawsze są niższe w Londynie, w biedniejszych dzielnicach, a w bogatszych są wyższe. I te pamiątki tutaj są tanie. Po funcie kubki są i tak dalej. Tu ładny magnes jest z Windsoru. Ale ja już mam magnes, więc nie będę kupować drugiego. Ten taki jakby kamienny mi się podoba. Jestem w ścisłym centrum królewskiego miasta Windsor. Nie chciało mi się chodzić i gadać między tłumami, poza tym uznałem, że warto coś tu powiedzieć więcej niż poza ogólnikami o starym zamku. Jest tu trochę takiego filmowania w opcji Street View, kamerkę miałem na szelkach, wtedy człowiek najmniej się zdradza. Sam zamek windsorski został zbudowany jeszcze w czasie podboju normandzkiego przez Wilhelma Zdobywcę. Normanowie w skrócie to byli Skandynawowie, wikingowie jak kto woli, którzy osiedlili się i atakowali Brytanię z terenów Francji. To największy zamieszkały zamek na świecie. Część zamku była też używana jako więzienie. Przebywał tu m.in. król Karol I, jedyny brytyjski władca obalony przez poddanych i ścięty. Anglia wtedy przez 11 lat była nawet republiką. Aktualnie sporo czasu spędza tu królowa Elżbieta II. W 1992 był to spory pożar od uszkodzonego reflektora. Z racji tego królowa musiała pocisnąć kasę na odbudowę zamku i udostępniła go dla odwiedzających. Jednorazowy najtańszy wstęp to jak na 2022 rok to 26,5 funta. Drogo, a i tak nie można robić zdjęć we wnętrzach. Tak więc jak dla mnie pieniądze zmarnowane, więc w środku nigdy nie byłem i raczej mnie tam nie ciągnie. Po drodze mijam bezdomnych, pozwolono im tu jak widzę wrócić. Gdy był ślub Harry'ego i Meghan, chciano ich stąd usunąć. A teraz mijam dworzec windsorski Windsor and Eton Riverside Station. Przez długi czas nie chciano go tu zbudować, co by Bogole z Eton nie miały kontaktu z miastowymi w Londynie. Zawsze bogaci mieszkańcy mają większy realny wpływ na lokalną infrastrukturę niż biedota. A tu krzywy dom. Krzywy, bo najpierw zrównany z ziemią, a potem po batalii sądowej odbudowany po złości z kiepskiego drewna, które wykrzywiło się na różne strony. No i docieramy do Long Walk. Kiedyś raz zjechałem rowerem, ale drugi raz mi się to nie uda, bo tu strażnicy stoją i pilnują. Tu nie tylko nie można jeździć rowerem, ale nawet nie można posiadać przy sobie roweru i tu iść z nim. No już się kończy tutaj strefa dostępu. Już widzę no bicycles. O, i tutaj kończymy spacer po Windsorze. Tu już jest tak zwany long walk. I dalej to mnie dorwą, jeśli bym wjechał. Tam na końcu jest pomnik taki. Piękna trasa, aż człowiek chce się rozpędzić, ale mówię, jest to stresująca opcja. Dobra, wracamy sobie przez Eton już, inną trasą niż przyjechaliśmy, przez podobno najstarszy most na rzece Tamiza. Dlatego taki wąski i tylko pieszy.
mamy tu kościółek i mamy przed nami właśnie Eton College. Tu mamy kościół, bo pierwsza była wiara, a potem władza. I tu wszelcy ci bardziej znani premierzy stąd wyszli. Poczynając od Camerona, kończąc na aktualnym Borisie Johnsonie. Cała ta klika tutaj się chowała, uczyła. Zamknięte dla ludzi. Ja kiedyś to wchodziłem głębiej. No to mam zdjęcie gdzieś. No na razie musicie widzieć, co widzicie. No i witam was w Slough, już zupełnie inny świat, porównując z wymuskanym Windsorem. Patrzcie, gdzie tu są jakieś kurczaki tanie, ale z tego co pamiętam, to tu niskich cen za bardzo nie było. Chyba raz tu jadłem. No jednak zdecydowałem się zjeść w tutejszym Chicken Cottage. Cena jest taka rozsądna, ludzka, 5 funtów 4,99, ale wziął 5. No i frytki no takie sobie, ale hamburger przyzwoity, jeśli chodzi o rozmiar. I Coca-Cola, 2 sosy dał. No więc nie jest to jakiś the best, ale jest, nie jest też źle. Posilę się i człowiek będzie miał inne myślenie, wracając do domu. No i tak wygląda Slough. Czyli takie przeciętne miasto. A ja się zawijam już do domu. Wsiadam na rower. Jeszcze minę i pokażę co nieco stację kolejową i stację autobusową. Potem przejadę koło wielkiego Tesco i chyba tam jest też obok wielkie Sainsbury, już nie pamiętam. Ale coś takiego jest. Bo w takich biedniejszych miastach to ludzie potrzebują zjeść masowo, a nie będą chodzili do jakichś koopów, jakichś dla buców małych, urokliwych sklepików, gdzie byle co kosztuje 5 funtów. Już się ściemnia, więc tu będę kończył film. Dajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie. Jak wam się podobało, jakie są wasze odczucia po tym filmie. A, już się akcje zaczynają. Już pijaki wychodzą. O dziwo, to nie są Polacy, czy czarni, czy jacyś inni, tylko Anglik, jakiś taki chlor. Pewno wyszedł tutaj może z Moon and the Spoon, miejsca wolnych ludzi, jak to jest napisane, free house. No, nawalił się, napruł się i już robił tu brewerię w tym lokalu kurczakowym, o tutaj tym. Dupę pokazywał właścicielowi, mówił do niego, że jest sexy i tak dalej, że go bardzo kocha, jakiś walnięty, no. No a tu sklepikarz szorstki jest. Nie w porządku, ale trochę trzeba było się dopominać u niego o sól i o widelec, no i tam i drugie sosy. No ale w końcu dał i pieprz nawet dał, ale był już tak obrażony tymi moimi ponawiającymi się prośbami, że żeby sobie odbić piłeczkę, to powiedział: o, sprzątnij po sobie. Nie miałem nawet zamiaru nie sprzątać po sobie, nie wiedział, czego się po mnie spodziewać, no ale chciał sobie odreagować. Musi tu pracować, nie wiem, przez 12 godzin, czy dzień w dzień, w każdym razie. No więc takie życie, no.